Internet sprawił, że praktycznie wszystko, od dostępu do informacji przez konsumpcję, stało się bardziej inkluzywne. Dotyczy to także biznesu, który można założyć z każdego miejsca na świecie. Nie oznacza to jednak, że biznes w sieci stał się bajecznie prosty. Wciąż warto trzymać się paru istotnych zasad, które w dużym stopniu mogą zadecydować o powodzeniu firmy. Partnerem tego odcinka podcastu jest T-Mobile, z którego ja korzystam na co dzień w biurze Girls Money Club. W ofercie dla przedsiębiorców Magenta Business od T-Mobile znajdziecie nielimitowane rozmowy i nielimitowany internet 5G, teraz nawet przez 12 miesięcy za 0 zł. Jeśli prowadzicie swoją firmę, lubicie wygodę i niezawodny zasięg oraz szybki internet, to Magenta Business prawdopodobnie Wam się spodoba. Link do oferty zamieszczam w opisie odcinka. Cześć! Mam na imię Dorota. Jestem finansistką, inwestorką, seryjną przedsiębiorczynią i zapaloną podróżniczką. Ale przede wszystkim jestem założycielką społeczności Girls Money Club. Opowiadam o tym, jak stworzyć sobie kilka źródeł przychodów, jak umiejętnie zarządzać swoimi pieniędzmi, a w tym oczywiście, jakie mądrze inwestować. Pozwól mi być Twoją przewodniczką po świecie pieniędzy. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Girls Money Club. Dzisiaj wracamy do tematów biznesowych i takich tematów, które często są bliskie wielu z Was. Często, gdy z Wami rozmawiam, to mówicie, że chciałybyście, czy też chcielibyście założyć jakiś biznes w sieci, jakiś biznes online, no bo wydaje się to Wam ciekawa droga, też ciekawy sposób na to, żeby na przykład stworzyć dodatkowe źródło dochodu poza pracą etatową. W biznesie online jest faktycznie coś bardzo magicznego i ciekawego. Ja sama w zasadzie większość jakichkolwiek moich biznesów. Miałam w sieci, czyli one się rozgrywały przede wszystkim online. I w ogóle sama tak już osobiście uważam, że to jest idealny też sposób dla działania dla introwertyków, bo jednak ta sieć daje nam dużo takiej przestrzeni do tego, żeby samemu decydować o tym, ile chcemy mieć zaangażowania czasowego, w jaki sposób chcemy się kontaktować z naszymi potencjalnymi, czy też potem realnymi odbiorcami, odbiorczyniami, klientami, klientkami. Więc faktycznie jest to taka forma działania, która daje dużo swobody. No i przede wszystkim jest to taka forma działania, która jest bardzo elastyczna. Czyli w zależności od tego, jak wygląda nasze życie zawodowe czy też osobiste, możemy dopasować sobie naszą działalność w sieci, żeby była ona mniejsza, większa, mniej czasochłonna, czasem bardziej czasochłonna, jeżeli na przykład chcemy zrobić jakiś większy projekt. Ale faktycznie mamy tutaj bardzo dużo swobody w decydowaniu o tym, jak to nasze działanie będzie wyglądać. I to jest chyba w tym wszystkim największy plus. Dzisiaj mam dla Was temat, który jest zarówno przekrojowy, jak i konkretny, bo opowiem Wam o takich pięciu ważnych zasadach. O których warto pamiętać, gdy chcemy robić cokolwiek w sieci, gdy chcemy tworzyć jakiś biznes online, albo nawet niewielki projekt online, dlatego że mimo wszystko ten świat trochę się różni od takiego klasycznego biznesu, który tworzymy no na przykład w postaci kawiarenki, czy salonu kosmetycznego, czy jakiejś firmy produkcyjnej. Funkcjonowanie w sieci Wiąże się z kilkoma zasadami, o których warto pamiętać, jeżeli chcemy, żeby nasz biznes czy też nasz projekt fajnie prosperował. A więc przechodzimy do tych zasad. Zanim przejdę do pierwszej zasady, szybkie i świeżutkie zaproszenie. Właśnie ruszyły zapisy na nasz darmowy projekt Weekend z finansami. To już druga edycja weekendu z finansami, w której tym razem poruszymy temat kariery zawodowej, więc też tematu związanego trochę z tematem naszego dzisiejszego odcinka podcastu. Weekend z finansami to cztery dni, podczas których otrzymujecie bardzo konkretne i ciekawe informacje związane z Waszą karierą zawodową, także ze zmianą zawodową. Jeżeli czujecie w swoim życiu zawodowym jakiś impas, czujecie, że chcecie coś zmienić, że Chcecie lepiej radzić sobie w Waszej karierze, nabrać nowych umiejętności, nabrać innej perspektywy, to Weekend z Finansami na pewno Wam się spodoba. To jest taki projekt, który ma swoje miejsce w drugiej połowie sierpnia, dokładnie od 22 do 25 sierpnia, więc czasu jest jeszcze całkiem sporo. Projekt ten trwa 4 dni i każdego dnia otrzymacie ciekawe i przede wszystkim praktyczne, konkretne wskazówki związane z Waszą karierą zawodową. Bardzo, bardzo warto już pierwszego dnia otrzymać nagranie z informacjami, jak Zmienić coś w swojej karierze zawodowej, czyli jak mądrze podejść do zmiany zawodowej, jak w ogóle to sobie wszystko ustawić. Drugiego dnia otrzymacie praktyczną checklistę, dzięki której łatwiej będzie Wam podjąć jakieś kroki, jeżeli w tym momencie nie wiecie, jak zabrać się za zmiany w swoim życiu zawodowym. W dniu trzecim dowiecie się, jakie nawyki wprowadzić do swojego codziennego życia zawodowego, żeby właśnie cały czas rozwijać się w kierunku, w którym Chcecie, lubicie i który macie na oku i macie gdzieś głęboko w sercu. No i w dniu czwartym z kolei będzie QA, czyli odpowiemy na wasze najważniejsze pytania o karierę zawodową. A więc jeszcze raz przypominam, ruszyły zapisy, link do nich umieszczę w opisie tego odcinka, a weekend z finansami jest projektem całkowicie darmowym. A więc do zobaczenia na weekendzie z finansami, a my już wracamy do tematu odcinka. Pierwsza zasada, o której warto pamiętać, gdy prowadzimy jakikolwiek projekt online, brzmi: w biznesie online wciąż komunikujemy się z ludźmi. Bardzo często biznes online kojarzy się z jakimiś wskaźnikami, liczbami, liczbą obserwujących, liczbą osób, które zapisują się na newsletter. My lubimy sobie często te liczby mierzyć i zresztą. Nie ukrywajmy, że często też świat onlineu nawet w sieci jest przedstawiany w ten sposób, że jak mieć więcej followersów, jak mieć więcej zapisów na webinar. I mówi się o tym w sposób bardzo bezosobowy. A jednak pamiętajmy, że każda osoba, która kliknie follow, każda osoba, która zapisze się na nasz webinar, zapisze się do naszego newslettera, to jest właśnie żywy człowiek z krwi i kości. Oczywiście pomijam takie tematy, że. Obecnie też jest duży problem z botami i tak dalej w świecie internetowym, ale mimo wszystko, jednak, jeżeli tworzymy taki biznes online, to my komunikujemy się głównie z ludźmi. Komunikujemy się z osobami, które mają swoje potrzeby, mają swoje wyzwania, swoje rozterki i to jest bardzo ważne, żeby cały czas o tym pamiętać. W zasadzie pamiętanie o tym jest kluczowe, jeżeli my. Chcemy utrzymać tę swoją misję w biznesie, bo ja Wam wspominałam już we wcześniejszych odcinkach, jak bardzo ważna jest misja w prowadzeniu jakiegokolwiek biznesu. I z biznesem online jest podobnie. Gdy prowadzimy biznes online, musimy więc zadbać o to, żeby nasza komunikacja jednak była w dużym stopniu osobista. To osobiste podejście ma naprawdę wiele różnych obliczy. Po pierwsze, warto słuchać swojej społeczności, słuchać każdej osoby, która w jakikolwiek sposób jest powiązana z naszym biznesem, z naszym projektem. Czyli jeżeli coś tworzymy dla naszych. Potencjalnych klientów, czy też dla naszych obserwatorów, obserwatorek, no to warto jest wysłuchać, czy dany projekt danym osobom się podoba, co się podoba najbardziej, co z kolei nie podoba się za bardzo albo wcale. Warto w ten sposób dopasowywać swoje produkty, swoje usługi i nie być tą najważniejszą osobą, bo w biznesie my robimy jednak coś dla innych. To jest całe clue w ogóle biznesu. Podobnie jest zresztą z firmami, z którymi podpisujemy jakieś na przykład działania związane ze współpracami. Tam też są ludzie, są ludzie, z którymi warto porozmawiać, warto spytać o ich potrzeby, warto po prostu nawiązać taki zwykły ludzki dialog. A więc w tej pierwszej zasadzie przede wszystkim zachęcam Was do tego, żeby cały czas, niezależnie od tego, co robicie w sieci. Dbać o to myślenie o drugim człowieku, bo ono po pierwsze bardzo ułatwia sprawę, no bo przecież my same jesteśmy, czy też sami jesteśmy ludźmi i my wiemy też, jakie treści do nas trafiają, na czym nam zależy, jeżeli jesteśmy klientami, klientkami jakiegoś biznesu, ale też po drugie dlatego, że wtedy łatwiej się trzymać misji i łatwiej o brak wypalenia w naszym projekcie, bo wiemy, że robimy coś, co się przydaje. Do drugiej zasady, która brzmi, ważna jest zarówno analiza, jak i eksperymentowanie. O co mi tutaj chodzi? O ile w pierwszej zasadzie mówiłam o osobistym podejściu i o tym, żeby pamiętać o swojej misji i pamiętać, że po drugiej stronie, czy to jako klient, czy to jako kontrahent, stoi człowiek z krwi i kości, o tyle w tej zasadzie chcę Wam zwrócić uwagę na to, że jednak mimo wszystko pewne rzeczy trzeba mierzyć. Czyli ta analiza tego, jak nam idzie, bardzo się przydaje i jest bardzo ważna też w ocenie tego, czy z jakimś projektem idziemy dalej, czy jednak decydujemy się go zakończyć albo jakoś zmienić. Co warto mierzyć? Przede wszystkim w biznesie online. Oczywiście, jeżeli na przykład zaczynamy swój biznes w mediach społecznościowych, to to, w jaki sposób na przykład przyrasta nam liczba obserwujących, ale też jak duże jest ich zaangażowanie, jest bardzo ważne. I ja bym powiedziała, że to zaangażowanie jest nawet ważniejsze niż liczba obserwujących, dlatego że no, wiele osób obserwuje jakieś konta, ale tak naprawdę nigdy nie staje się klientami, klientkami danej osoby. I też nigdy po prostu, że tak powiem, nie czuję jakiegoś takiego głębszego związku z daną osobą, z danym twórcą, czy też twórczynią. Natomiast zaangażowanie jednak pokazuje, w jakim stopniu my robimy rzeczy, które są potrzebne, które trafiają do naszej społeczności. Więc te wskaźniki związane z tym, jak wiele osób klika, lajkuje, udostępnia, komentuje, no to to jest jednak bardzo, bardzo ważne. Kolejna rzecz, jeżeli na przykład mamy newsletter, to w zasadzie bardzo podobnie. Po pierwsze musimy mierzyć to, ile osób w ogóle się do newslettera zapisuje i tu patrzeć, czy te liczby nam przerastają, kiedy nam przerastają, czy właśnie jakieś nasze działania, na przykład w mediach społecznościowych, prowadzą do tego, że mamy tych osób zapisanych na newsletter więcej, czy być może jakieś ciekawe freebie, czyli coś, co na przykład dajemy za darmo w zamian za dopisanie się do newslettera. Być może to na przykład pomaga w zapisach, Albo, na przykład, jeżeli nie mamy zapisów, to być może trzeba właśnie zmienić to, co my dajemy w zamian za zapis do newslettera. Oczywiście tutaj też ważne jest zaangażowanie. W biznesie online, podobnie jak w każdym innym biznesie, jednak to zaangażowanie to jest kluczowa rzecz, czyli liczy się nie ilość, ale przede wszystkim jakość. W newsletterze jest podobnie. Przede wszystkim liczymy tak zwane OR i CR, czyli OR czyli Open Rate, czyli to jak wiele osób w ogóle otwiera nasz newsletter. To jest ważny wskaźnik, który może nam podpowiedzieć, po pierwsze, czy nasz tytuł jest chwytliwy, po drugie, czy nasz newsletter czasem nie wpada do spamu, a niestety często właśnie takie rzeczy się zdarzają. Po trzecie, czy nasi czytelnicy, czytelniczki już na przykład przyzwyczaili się do tego, że otrzymują ten newsletter i traktują to jako jakiś fajny rytuał? Więc ten wskaźnik Open Rate jest jednym z wskaźników zaangażowania, który jest bardzo ważny. A drugi wskaźnik CR, czyli Click Rate, on z kolei mierzy, jak często osoby, które już wchodzą na nasz newsletter, klikają w linki, które są w nim osadzone. Czyli na przykład, jeżeli polecamy jakiś. Nasz produkt, albo jakiś nasz tekst na blogu, albo no jakiekolwiek inne polecajki, czy to właśnie związane z mediami społecznościowymi, czy z podcastem, to po prostu ile osób z newslettera dociera do tego innego linka, do tego innego materiału. Mierzenie tego wskaźnika oczywiście zależy od tego, no, czy ile, jakie linki w ogóle publikujemy, czy też jakie odsyłanie publikujemy w naszym newsletterze. Ale też jest to pewien wskaźnik zaangażowania. Ja bym jednak powiedziała, że to open rate jest chyba najważniejsze, bo to w ogóle pokazuje, czy docieramy z naszym przekazem do osób, które nas potencjalnie mogą przeczytać. To są oczywiście takie dwa główne przykłady, ale rzeczy, które możemy mierzyć jest dużo więcej. Jeżeli na przykład nagrywamy podcast, możemy patrzeć, ile osób go słucha, jak wiele osób też dociera do końca naszego odcinka. Tak samo możemy mierzyć także aktywność na blogu, ile osób na tego bloga wchodzi. Więc tych wskaźników, w zależności od tego, jaki mamy biznes, gdzie go prowadzimy, może być naprawdę dużo, i jednak w dużym stopniu to od nas zależy, które z nich będą dla nas ważne. Bo ja też już wspominałam Wam w jednym z ostatnich odcinków, właśnie tych dotyczących biznesu, że gdy zakładamy nasz biznes, to my nie musimy być wszędzie. Fizycznie i psychicznie nie damy rady robić wszystkiego, więc nie będziemy we wszystkich mediach społecznościowych, nie zawsze od razu będziemy mieć newsletter czy bloga. Czasem w ogóle tego nie potrzebujemy, albo dopiero po jakimś czasie. To my tak naprawdę decydujemy, co mierzymy konkretnie, co jest dla nas takim ważnym wskaźnikiem, ale mierzyć to naprawdę warto, bo to nam wiele mówi. O ile za każdym klikiem stoją ludzie, i to jest zawsze wyznacznik naszego biznesu, bardzo ważny, to jednak ważne jest to, żeby zastanowić się, dlaczego na przykład ktoś klika, a dlaczego ktoś nie klika w nasze treści, co jest być może z nimi nie tak. Gdzie można zrobić jakieś poprawki, bo nie zawsze, jak na przykład nie mamy zbyt dobrych danych, to chodzi o to, że mamy słabszy produkt. Być może po prostu nie trafiamy z komunikacją, być może nie trafiamy do odpowiednich osób. Właśnie taka analiza, takie przemyślenie za każdym razem tego, co my robimy. Jest bardzo ważne. Ja zachęcam Was do tego, żeby takie analizy, takie rozkminy robić sobie często, nie żałować sobie tego analizowania, bo to naprawdę się przydaje, to dużo nam mówi też o tym, w jaki sposób prowadzimy dany projekt. Ale jednocześnie, tak jak wspomniałam w tej drugiej zasadzie, analiza jest ważna, ale eksperymentowanie też, bo jeżeli na przykład mamy jakiś feedback, że Przydałby się jakiś nowy produkt, być może jakiś odcinek podcastu na określony temat, jakiś dodatkowy projekt czy usługa, która jest czymś nowym, to czasem te eksperymenty są też ważne, żeby patrzeć, co się sprawdza, żeby wprowadzać jednak nowe rzeczy, bo. Jeżeli chcemy faktycznie robić fajny biznes online, to oczywiście my w wielu aspektach nie wymyślimy już koła. Wiele rzeczy już zostało zrobione, ludzie już od lat robią webinary czy piszą newslettery, ale mimo wszystko, jeżeli mamy jakiś nowy pomysł, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten pomysł wykorzystać, żeby spróbować go wprowadzić w życie, zwłaszcza jeżeli jest on taki bardziej odważny, innowacyjny i zobaczyć, jak on się przyjmie. Bo czasem takie eksperymentowanie to jest to, co jest w stanie nas wyróżnić na rynku. Warto też dodawać trochę takiego właśnie jeszcze bardziej osobistego podejścia, trochę takiego naszego charakteru, naszej osobowości do tego naszego biznesu online, właśnie po to, żeby zobaczyć, co, jak i dlaczego się klika, mówiąc tak kolokwialnie, bo być może dzięki tym odważniejszym działaniom będzie nam się jeszcze przyjemniej. Pracować. Więc o ile na przykład niektóre rzeczy już są sprawdzone i powinny być analizowane tak na twardo, to niektóre rzeczy mogą być odważniejsze i zresztą robienie rzeczy w sieci daje nam jednak dużo elastyczności, żeby trochę sobie poeksperymentować. Więc też warto jednak wciąż pamiętać o tym, że my jesteśmy też ludźmi i też mamy jakieś swoje wizje, które chcemy pokazać światu. Więc nie warto też aż tak bardzo się przed tym powstrzymywać. Ale oczywiście cały czas dbać o jakość. No i pamiętajcie, już tak na koniec tej drugiej zasady, bo mogłabym gadać i gadać, że pasja to nie jest żaden wskaźnik. Bo wiele osób faktycznie zaczyna tworzyć jakiś biznes online albo z takich pobudek czysto ekonomicznych, że okej, okay, dobra, chcę mieć dodatkowe źródło przychodu, więc trzeba to zrobić. I moim zdaniem biznes bez misji w ogóle nie ma za bardzo sensu. Ale z drugiej strony, też wiele osób podchodzi do biznesu online jako do realizacji swojej pasji, i w tym nie ma nic złego, ale pamiętajmy o tym, że pasja to nie jest żaden wskaźnik. Oczywiście to może być taki przyjemny dodatek, to nawet wręcz może być baza naszego projektu online, ale jeżeli my chcemy tworzyć coś, co faktycznie ma działać przez dłuższy czas, ma przynajmniej siebie utrzymywać i być może nas też, albo przynajmniej tworzyć jakieś źródło dochodu dodatkowe, to trzeba też mierzyć wskaźniki, o których powiedziałam, i ogólnie dokonywać analizy tego biznesu. Czyli pasja pasją to jest super. Ja zresztą sama bardzo często, w zasadzie chyba zawsze, tworzyłam wszelkiego typu projekty w oparciu o moje pasje, o moje zainteresowania, moje silne strony więc ja to doskonale rozumiem, ale później Przychodzi ten czas, w którym trzeba mierzyć wszystko i sprawdzać, czy nasza pasja w ogóle ma przełożenie na dobre produkty, dobre usługi, dobre treści, które są potrzebne innym. Girls Maniclub to nie tylko podcast to także strona girlsmoneyclub.pl, na której znajdziesz mnóstwo treści edukacyjnych dotyczących inwestowania, zarządzania swoimi pieniędzmi, poszukiwania pracy zdalnej czy też zakładania swojego biznesu od zera. Zapraszam także do grupy na Facebooku Girls Money Club Praca zdalna i inwestowanie od podstaw. To społeczność dziewczyn, które rozmawiają otwarcie na temat pieniędzy. Zasada trzecia. Tu chyba będzie krócej, bo jest to zasada bardzo prostolinijna i myślę, że warto ją podkreślić. A ta zasada brzmi: im więcej pracujesz, tym więcej zarabiasz. O co mi tutaj chodzi? Otóż w ostatnich latach w sieci pojawiło się wiele takiego idealizmu, jeżeli chodzi o prowadzenie jakiegokolwiek biznesu online. Bardzo często pewnie dostajecie reklamy czy też informacje o tym, żeby po prostu Stworzyć taki biznes, w którym zarabiasz jak śpisz, żeby on był skalowalny, żeby on po prostu nie wymagał od Was żadnej pracy. Ale ja Wam tak mogę powiedzieć od serca, że to jest no przynajmniej po części taka mrzonka. W biznesie online, jak w każdym innym biznesie, jednak trzeba coś włożyć, żeby potem coś wyjąć. I dotyczy to nie tylko takich produktów, czy też usług, które są takimi na przykład usługami jeden na jeden, powiedzmy konsultacji, gdzie w oczywisty sposób my zarabiamy, jak te konsultacje robimy, i im więcej godzin na konsultacjach spędzimy, tym więcej zarobimy, ale też nawet gdy mamy skalowalne produkty. To wtedy też one wymagają w pewnym stopniu naszej obecności. Ja bym to trochę porównała do przychodu pasywnego z nieruchomości. Na przykład, jeżeli wynajmujemy jakieś mieszkanie, to otrzymujemy powiedzmy jakiś tam czynsz, czyli możemy na tym zarabiać pasywnie, ale to nie jest tak, że to mieszkanie nie woła pić i nie woła jeść. Bo co jakiś czas właśnie najemca mówi, że nie wiem, zepsuła się pralka, że trzeba zrobić remont, w ogóle trzeba najpierw znaleźć tego najemcę. Takie rzeczy lubią się powtarzać i ten nasz pasywny dochód nie jest wcale aż taki bezwysiłkowy, jak się wydaje. No więc w biznesie online jest podobnie. Też mamy tutaj taką sytuację, w której nawet jeżeli mamy skalowalny produkt, który faktycznie raz zrobimy, i później on może się sprzedawać w każdej ilości, w każdej liczbie egzemplarzy, i tak Czyli to może być kurs online, to może być nagrany webinar, to może być e-book. Tak naprawdę, im więcej będzie naszej obecności i naszej pracy, tym więcej my zarobimy. Bo jeżeli stworzymy coś, ale później nie wkładamy żadnej pracy w mówienie o tym, w pokazywanie swojej wiedzy, w edukowanie wokół tematu naszego produktu czy też naszej usługi, to uwierzcie, osoby, które wchodzą do sieci, bardzo szybko jednak o nas zapominają. Jest jednak coś takiego w całym świecie online, że bardzo szybko różne rzeczy odciągają naszą uwagę. Więc rzadko się zdarza tak, że po prostu stworzysz coś i nagle to ci będzie jakoś tam kapać cały czas. Oczywiście, żeby tutaj było jasne. To nie jest tak, że to słynne zarabianie we śnie jest zupełną mrzonką, bo można sobie na przykład ustawić wszelkiego typu automatyzację, można sobie zrobić lejki sprzedażowe, które nie będą wymagały naszej obecności. Można na przykład nagrać wcześniej webinary i stworzyć faktycznie taką drogę, takie doświadczenie tego naszego najpierw potencjalnego, a później realnego klienta. Ale Obecność na żywo to jest zawsze zupełnie inna energia. O ile możemy mieć produkty czy usługi, które nie wymagają od nas dużego zaangażowania czasowego, to jednak warto pamiętać, że jeżeli będziemy mieć to większe zaangażowanie czasowe, to te nasze wyniki w postaci przychodów już konkretnych najprawdopodobniej będą znacznie lepsze. A więc, tak jak Wam mówię, na świecie chyba nie ma takich stuprocentowych przychodów pasywnych, a jeśli są, to jednak trzeba zadbać o bardzo dobrą automatyzację i trzeba mieć świadomość, że jednak bez naszej obecności te wyniki będą gorsze. I oczywiście, tutaj każda osoba może sobie wybrać, jakie to zaangażowanie czasowe chce mieć. I czy faktycznie może sobie pozwolić na poświęcenie większej ilości czasu? Ale, właśnie tak jak wspomniałam, ta zasada im więcej pracujesz, tym więcej zarabiasz. Ona sprawdza się także w biznesie online. Więc trzeba mieć tego świadomość, że dobre wyniki no po prostu nie biorą się z niczego. Zasada czwarta: dywersyfikacja ryzyka to podstawa. Co mam tutaj na myśli? Dywersyfikacja ryzyka pewnie kojarzy Wam się trochę z moimi treściami związanymi z inwestowaniem. Jak to mówię, żeby sobie właśnie porozkładać nasze inwestycje tak, żeby one były zróżnicowane i żeby mieć takie większe bezpieczeństwo tego naszego inwestowania. No więc w projektach online jest podobnie. Tutaj też musimy o ryzyko dbać, a dokładniej dbać o to, żeby to ryzyko jak najmądrzej i w jak największym stopniu zmniejszać. Właśnie po to, żeby czuć się w swoim biznesie jak najbardziej bezpiecznie. Prawda jest taka, że no jednak świat biznesu zawsze jest takim miejscem, w którym będzie sporo niepewności, więc nie ma się do co tutaj czarować, ale z drugiej strony też istnieje wiele różnych momentów, w których często my narażamy się zupełnie niepotrzebnie. Najczęstszy przykład Dotyczy funkcjonowania w mediach społecznościowych. Bardzo często biznesy online są współcześnie oparte o jakieś medium społecznościowe, na przykład ktoś robi biznes na LinkedInie albo ktoś robi biznes na Instagramie. I nie ma w tym nic złego, ale warto pamiętać zawsze o tym, że gdziekolwiek robimy nasz biznes, to jednak robimy go na platformie, która należy do jakiejś firmy na świecie. I ta firma może w jakimś momencie przestać funkcjonować, zacząć funkcjonować inaczej, zmienić algorytmy, cokolwiek, co może zagrozić naszemu biznesowi. Więc, gdy robimy coś w sieci, warto pamiętać o dywersyfikacji i o tym, żeby jednak mieć jakieś alternatywne miejsce. Czyli, na przykład, jeżeli prowadzimy projekt na Instagramie, jeżeli to jest takie miejsce, w którym my mamy najwięcej zaangażowania, no to warto wtedy zadbać o to, żeby na przykład tworzyć też newsletter, żeby mieć newsletter, żeby od czasu do czasu odsyłać osoby z Instagrama do tego newslettera, dlatego że jeżeli na przykład Instagram by padł, no to wtedy zawsze mamy ten newsletter, gdzie możemy komunikować się cały czas z naszymi odbiorcami, odbiorczyniami. To jest ważna rzecz. Oczywiście też można to dywersyfikować w inny sposób. Można mieć bloga, można mieć podcast, można mieć inne medium społecznościowe, więc tych sposobów jest dużo, ale właśnie ja jestem taką zwolenniczką tego, żeby na przykład, chociażby mieć jakąś swoją stronę internetową i mieć na przykład choćby ten newsletter, to jest taka, bym powiedziała, podstawa, jeżeli chodzi o skuteczną komunikację i właśnie takie zabezpieczenie się przed nieprzewidywalnością. I różnymi kaprysami związanymi z algorytmami i z mediami społecznościowymi. Więc w zasadzie to jest tutaj najważniejsze, żeby zawsze myśleć o tym, co by było, gdyby to jedno miejsce, na przykład, przestało funkcjonować co może być nawet mało prawdopodobne, no ale mimo wszystko niezupełnie niemożliwe. No, i lecimy z zasadą piątą, chyba moją ulubioną, a mianowicie warto ustalić granicę między pracą a odpoczynkiem. W biznesie online bardzo łatwo zatrzeć granicę między pracą a odpoczynkiem. No bo czy wrzucanie stories na Instagrama to jeszcze praca, czy może to już jest odpoczynek? Czy my to robimy w pracy, czy w wolnym czasie? To jest właśnie ten niuans. Bardzo często jednak, gdy zaczynamy działać w sieci, to my tak trochę traktujemy to nonszalancko, jako pewne wsparcie naszego biznesu. I oczywiście teraz ten biznes online, także ten związany z mediami społecznościowymi się profesjonalizuje. Czyli często mamy już zaplanowane posty, zaplanowane reelsy, jakieś współprace. No i oczywiście ten profesjonalizm zazwyczaj widać po różnych twórcach, ale zwłaszcza na początku funkcjonowania w sieci, ale powiem Wam, że później zresztą też, ale na początku zwłaszcza, i też w tym momencie, w którym to konto nam się zaczyna rozwijać, i my chcemy pokazać jak najwięcej siebie, swojej wiedzy, swoich umiejętności, swojego charakteru, to bardzo łatwo jest wpaść w taką spiralę wiecznej pracy, bo my po prostu też w mediach społecznościowych mamy dużo większą łatwość związaną z porównywaniem się z innymi. Cały czas widzimy innych twórców. Często, jak zaczynamy coś tworzyć, to też obserwujemy jak inne osoby w naszej niszy funkcjonują i chcemy robić to samo, chcemy też być na topie, chcemy też bardzo szybko się rozwijać, zwiększać liczbę obserwujących, zwiększać ich zaangażowanie, robić fajne treści, ładne treści i zaczynamy działać praktycznie non-stop. Ten nasz projekt online zaczyna wypełniać nam praktycznie cały wolny czas. I powiem Wam, że to jeszcze jest pół biedy, jeżeli faktycznie na przykład mamy taką fazę, że okej, okay, Mamy totalnie na to zajawkę i nam się to podoba, my zdobywamy dużo wiedzy przez to nasze działanie, to jest ok. Ja sama na przykład czasem lubię tak się zatracić w tej mojej pracy i mam z tego dużo przyjemności, ale mimo wszystko, zawsze, nawet jeżeli lubimy naszą pracę bardzo, musimy wiedzieć, kiedy jest ten moment, w którym my już mówimy stop, czyli kiedy jest ten moment, w którym my zamykamy laptopa, w którym my odkładamy komórkę na bok i zajmujemy się Albo odpoczynkiem, albo swoim życiem osobistym, dbaniem o relacje itd. Bo no niestety, ale biznes online wciąga. Już nie mówię o tym, że wciąga tylko obserwowanie innych osób, innych twórców w internecie, ale przyznam Wam, że tworzenie wciąga równie mocno. A nawet mocniej, jeżeli zaczyna nam wchodzić taka rywalizacja do tego wszystkiego, jeżeli czujemy, że chcemy to robić jak najlepiej. Warto więc czasem odłożyć na bok swój perfekcjonizm i też odłożyć na bok takie tendencje do rywalizowania, bo my nigdy nie wiemy, co stoi za na przykład danym twórcą, jaki sztab ludzi, ile osób tworzy tam grafiki, ile osób tworzy pomysły na treść. Przy tych większych kątach bardzo często jednak tam stoi jakiś sztab ludzi, nawet jeżeli nie widzimy tego na pierwszy rzut oka. Warto mieć to na uwadze i przede wszystkim wyznaczyć sobie konkretne, jasne granice, co ja polecam w ogóle w biznesie online i co się u mnie sprawdza. Tak jak Wam wspomniałam, nie zawsze tutaj byłam święta pod tym kątem, bo ja też lubię pracować, też na przykład mam dużo ciekawych pomysłów i jakie mam, to od razu je chcę zrealizować. Ale zauważyłam, że na przykład u mnie jednak dobrze sprawdza się stara dobra rutyna. No bo zobaczcie, gdy my pracujemy na etacie, to my tę rutynę mamy praktycznie zawsze. Oczywiście to zależy od etatu, od konkretnej pracy, konkretnego zawodu, ale mimo wszystko często pracujemy na przykład od 9 do 17 albo od 8 do 16, czy tam jak to u Was wygląda. No ale mamy pewną rutynę, że rano wstajemy, jedziemy do tej pracy, coś tam robimy, wychodzimy z pracy i tak dalej. Też często już, gdy jesteśmy w pracy, to mamy określone zajęcia, jakieś kole, jakieś spotkania, jakieś oczywiście działania indywidualne czy grupowe, no i wiemy, czego się spodziewać. To nasz pracodawca tak trochę ustala, jak wygląda nasz dzień. I oczywiście wiele osób jest z tego niezadowolonych, ale tak naprawdę nie ma co polemizować z tym, że rutyna ustawia nam dzień. I w biznesie online bardzo ważne jest to, żeby o tę rutynę też dbać. Czyli na przykład, jeżeli my tworzymy jakiś projekt po godzinach, czyli na ten moment, na przykład, chcemy stworzyć dodatkowy źródło dochodu albo przetestować nasz pomysł i chcemy go stworzyć po godzinach pracy albo na przykład w weekendy, to warto sobie ustalić jakieś godziny, kiedy my działamy. Bo są takie osoby, które na przykład świetnie działają rano, są kreatywne, ja na przykład do takich osób należę. Zresztą, jak teraz nagrywam wam ten odcinek, to jest nieco po siódmej rano, bo to jest ten czas, kiedy moja głowa najlepiej pracuje. I ja na przykład, gdybym powiedzmy miała etat od godziny dziewiątej, to prawdopodobnie chciałabym sobie wstawać o szóstej. Popracować do siódmej albo do ósmej, mieć dużo zrobione rano, a już wieczór przeznaczyć sobie na odpoczynek. Bo wieczorem akurat ja już działam wolniej, już mam taki czas bardziej na relaks, na spędzenie go z najbliższymi, na obejrzenie czegoś, poczytanie. Ja po prostu wiem, że ja się wtedy już nie nadaję aż tak bardzo do pracy. Ale są też osoby, które świetnie funkcjonują wieczorem czy też w nocy, i wtedy można sobie przeznaczyć jakiś zakres godzinowy właśnie na to, żeby wtedy działać. Można też sobie ustalić jakieś ramy czasowe na weekend, o ile oczywiście chcemy w weekend popracować trochę nad czymś swoim i na przykład mieć powiedzmy każdą sobotę, czy też każdy weekend, albo na przykład każdą środę i sobotę na pracę nad czymś swoim. Jakakolwiek to będzie rutyna, to musi być coś dopasowanego do Was, więc to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, ale też rutyna jest o tyle ważna, że tworzy nam przestrzeń na odpoczynek. A w biznesie online to jest naprawdę bardzo ważne, bo to wypalenie przychodzi z nienacka. I ten stres związany właśnie z rozwojem, związany z tym, że my cały czas się porównujemy, to jest stres, który jest realny. Ja wam powiem, że nawet ja, która bardzo, mimo wszystko, nonszalancko często traktuje, czy też traktowała media społecznościowe, i czuję, że na przykład mogłabym zniknąć, gdybym chciała i nie miałabym z tym jakiegoś większego psychicznego problemu. To jak już zaczęłam działać w sieci, to nawet ja zauważyłam, że ja często patrzę, co w tej sieci się dzieje, jakie są teraz rzeczy modne, czy rolki, co mówi algorytm. Ja się na tym złapałam i oczywiście po jakimś czasie stwierdziłam, że OK, stop. Jakby to nie jest tak, że to ja jestem dla mediów społecznościowych, to media społecznościowe są dla mnie. I gdy tworzymy jakiś biznes, to jeszcze łatwiej nam po prostu wsiąknąć w takie porównywanie się i rywalizację. Więc warto na to uważać i bardzo Was na to uczulam. I przede wszystkim w biznesie online trzeba nauczyć się odpoczywać. I to jest taki akcent, o którym chciałam Wam powiedzieć na koniec, dlatego że my w ostatnich latach, właśnie przez media społecznościowe w naszym życiu. Oduczyliśmy się odpoczywania. Bo teraz co robimy w wolnym czasie, cały czas coś skrolujemy, cały czas coś przeglądamy, cały czas mamy te bodźce z zewnątrz, bodźce związane z konsumpcją, z robieniem jakichś nowych rzeczy, cały czas jesteśmy bombardowani, bombardowane tymi informacjami, cały czas czujemy, że musimy być na bieżąco, mamy FOMO. I to sprawia, że my przestaliśmy ogólnie, kolektywnie, jako społeczeństwo odpoczywać. My, nie dość, że w pracy mamy cały czas jakieś bodźce, to jeszcze po pracy, w tym wolnym czasie, serwujemy sobie kolejne bodźce. Więc ja Wam powiem, że nic tak nie działa dobrze na moją psychikę, jak właśnie odłożenie telefonu w innym pokoju, na przykład na praktycznie całą niedzielę. I ja wtedy często, na przykład, tego telefonu nie sprawdzam mało jest takich rzeczy które naprawdę wymagają mojej pilnej uwagi. A gdy mam to urządzenie w innym miejscu, to nie mam tego automatycznego sięgania po nie i patrzenia co się teraz wydarzyło właśnie w mediach społecznościowych, albo co tam ciekawego słuchać w tym internecie, albo w tej polityce. I to samo się ma z laptopem. Ja oczywiście i często pracuję przy laptopie, no taka to jest praca w tym biznesie online, ale raz na jakiś czas robię sobie z premedytacją Odłożenie tych wszystkich urządzeń, właśnie po to, żeby zająć się czymś przyjemnym, żeby iść na długi spacer. Oczywiście na tyle, na ile macie możliwości, warto spędzać czas blisko natury i też w ciszy, bo to jest też bardzo ważne dla naszej psychiki. Czyli na przykład nawet takie weekendowe wyjazdy, gdzieś, albo nawet przejażdżka rowerowa, albo nawet po prostu ja tak widzę, że czasem wyłączenie muzyki i zrobienie sobie takiej południowej drzemki, bez żadnych wyrzutów sumienia, to jest naprawdę coś, co w bardzo dużym stopniu mnie resetuje, właśnie zrezygnowanie z tych bodźców. Więc zwracajcie na to uwagę, zwłaszcza jeżeli robicie różne rzeczy online i zwłaszcza gdy już chcecie prowadzić swój biznes w online, bo tak jak mówiłam, to wciąga i to wciąga nawet osoby, które są bardzo świadome siebie, swoich potrzeb i swojej osobowości. Współcześnie my musimy dbać aktywnie o to, żeby odpoczywać i żeby nauczyć się tego odpoczywania. No i to już tyle na dzisiaj. Poznaliście, poznałyście te pięć zasad, które są ważne w biznesie online. Mam nadzieję, że te zasady będą dla Was takim drogowskazem, jeżeli będziecie chcieć się rozwijać w online biznesie, bo mimo, że tutaj w tym odcinku powiedziałam dużo takich ostrożnych słów. To jednak ja dostrzegam też bardzo wiele zalet prowadzenia biznesu online. Elastyczność jest ogromna, jeżeli tylko umiemy z niej skorzystać, jeżeli tylko faktycznie dopasowujemy sobie te nasze działania do rutyny, która nam służy, bo faktycznie prowadzenie biznesu w sieci może być świetnym sposobem na uwolnienie naszego czasu albo też na dopasowanie naszej pracy do naszego stylu życia do tych momentów w ciągu dnia, w których jesteśmy najbardziej produktywni czy też produktywne. I to jest chyba po prostu coś, co jest absolutnie bezcenne. Ale te zasady, o których wspomniałam, wciąż są ważne. Biznes online to wciąż jest biznes. Tam wciąż są ludzie po drugiej stronie, tam wciąż trzeba coś analizować, tam wciąż trzeba dbać o odpowiednie niwelowanie ryzyka albo przynajmniej ograniczanie tego ryzyka, więc Tutaj do sprawy po prostu trzeba podejść też jednak w dużym stopniu poważnie i profesjonalnie, żeby mieć wyniki i żeby tą elastycznością cieszyć się w jak największym stopniu. Więc tego Wam życzę, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania o biznes online, czy też o jakiekolwiek aspekty związane z zarabianiem, oszczędzaniem, inwestowaniem pieniędzy, to piszcie na kontaktmałpagersmoneclub.pl, ja uwzględniam Wasze komentarze później w kolejnych tematach odcinków podcastu, zaglądajcie na Instagrama na konto dorota.Sierakowska, gdzie dzielę się wieloma wskazówkami związanymi ogólnie ze światem pieniędzy, światem finansów. I jeżeli macie jakiekolwiek pomysły właśnie na kolejne odcinki podcastu, to śmiało piszcie. Jeszcze raz przypominam Wam o Zapisach na darmowy weekend z finansami, w którym omówimy sobie to, w jaki sposób dokonać zmiany zawodowej, takiej mądrej, przemyślanej zmiany zawodowej, która nam służy. Więc warto zapisać się na ten projekt i skorzystać z tej wiedzy w jak największym stopniu. No, a tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.